Smak Karmelu. podcast karmelitański. Po Wielkim Piątku, kiedy Kościół przeżywa pewne zagubienie, nadchodzi Sobota, ona jest także wielka i spowita ciszą. Tak naprawdę w liturgii się nic nie dzieje nie ma liturgii Wielką Sobotę w ogóle. No, może ciemna ucznia, może drugi dzień nowenny przed uroczystością miłosierdzia Bożego, ale kościół nie gromadzi się. Wigilia paschalna należy już do niedzieli, nie do soboty. Sobota jest spowita ciszą, warto wsłuchać się w tę ciszę. Kościół przeżywa tego dnia taką liturgię domową, która polega na skupieniu, na, na nierobieniu, niedziałaniu. Nie Niezaangażowaniu. Dopiero po zachodzie słońca będzie liturgia Wigilii Paschalnej. Wtedy już będziemy świętowali zmartwychwstanie, ale tajemnicą Wielkiej Soboty jest spoczywanie Jezusa w grobie. To jest strasznie ważne, żeby być tego dnia z Nim przy Jego grobie. Ten dzień naprawdę może być dniem bardzo zmarnowanym, w dobrym tego słowa znaczeniu. Po prostu pobądź przy Jezusie. Zauważcie, co my robimy bardzo często z tego dnia. Dlatego, że my nie potrafimy nic nie robić, my nie potrafimy odpoczywać, my nie potrafimy często być. A to jest dzień, kiedy trzeba usiąść przed najświętszym sakramentem i po prostu przed nim być. Taka trudna nauka bycia. Nie? Nie biegania po sklepach załatwiania spraw, mycia okien, to chyba, że ktoś spodziewa się wizyty Sanepidu w czasie świąty. Nie. I nawet jeśli nie było na to wcześniej czasu, nawet jeśli nie wszystko jest doprawione, jest wszystko dokupione i nie będzie tylu dań, co zwykle, to to nie jest dzień ani święcenia pokarmów, ani oglądania grobów pańskich, bo to jest czas obecności przy Bogu, który zasnął. Ktoś ładnie powiedział, przy zmęczonym Bogu, który oddał za nas życie. To jest absolutnie wyjątkowy dzień. Trwaj przy królu, pozwól mu odpocząć. Ja myślę, że nadmierne przebywanie w kuchni tego dnia to jest grzech ciężki, że sprzątanie tego dnia to jest grzech ciężki, spowiadanie się tego dnia to jest grzech ciężki. To jest taki dzień, w którym mamy być przy Bogu. Bóg nie jest bezczynny, on schodzi do Szeolu, schodzi do Otchłani, wchodzi w każdą ciemność, wyprowadza Adama i Ewę. Czym sobie Adam i Ewa na to zasłużyli? Popatrzcie, jak wielkie jest miłosierdzie. Ono się pokazuje właśnie dzisiaj. Miłość Boga nie potrafi być bezczynna w doświadczeniu grobu, nawet wtedy udziela łaski, daje życie. Może dlatego wartość tego dnia polega na tym, żeby po prostu przy nim być i poprosić, by zszedł do tego, co jest tą naszą otchłanią, co jest naszym szolem, co jest naszą ciemnością. Nie mów mu, co ma robić, nie mów, mu, co ma przywracać do życia. On jest królem życia. On doskonale wie, co ma w tobie przywrócić do życia. On doskonale wie, co w tobie nie żyje. Usiądź przy nim, bądź chwyć za słowo. Nie? Uwielbiaj Go, nie pouczaj, po prostu bądź przy Nim. Jeśli nie wiesz, co powiedzieć, to nic nie mów. Sobota to jest takie wewnętrzne przetrawienie piątku. Nie staraj się zrozumieć. Tego nie zrozumiesz, tego nie ogarniesz. Bóg umiera na krzyżu, jak to można ogarnąć? Bądź razem z Nim. Nie? Bądź razem z Nim. Bautyzma chrzest, to znaczy bautyzma to jest zanurzenie. Nie? To jest zanurzenie. My w piątek zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć, a w Ili Paschalnej my się wynurzymy wraz z nim w jego zmartwychwstaniu. To jest właśnie ten moment chrztu zanurzenia i wynurzenia. To jest czas rezygnacji z tego, jaki byłem, kim byłem dotychczas. Dlatego w czwartek prosiliśmy, żeby nas obmył. Dlatego w piątek całowaliśmy jego krzyż i swój krzyż, i dlatego teraz. Kiedy On jest zanurzony w śmierci, prosimy, żeby zanurzył w śmierci nasz grzech i by w zmartwychwstaniu, w tym przywróceniu do życia, które dokona się przez Ojca, byśmy my mogli wrócić do życia, a nasz grzech by został tam w otchłani. To jest piękny dzień, piękny dzień, i dużo czasu na to by Jezus mógł zejść do tych najgłębszych przestrzeni naszego serca, tych takich najbardziej samotnych, najbardziej doświadczonych, nie tylko najsłabszych, nie tylko najgrzesznych, najgrzeszniejszych, tych, tych najbardziej tęskniących, tych najbardziej osamotnionych. Wtedy ta wieczorna liturgia może się w Tobie dokonać. Pamiętamy, tradycja żydowska mówi, iż Pan Bóg dwa razy dokonuje tej samej rzeczy raz w swoim Słowie, a drugi raz w życiu człowieka. Tego, co dokona w Słowie wieczornym, a będzie to bardzo obfite Słowo, najbardziej obfite Słowo w ciągu roku, tego prawie dokonać także w Tobie. I zaczyna się to już, już od samego początku, od spotkania przy ognisku. Liturgia nie może się zacząć przed zmrokiem. Dlatego, że ta ciemność, którą tam przeżywamy, to jest powrót do tego czasu przed stworzeniem. Nic nie było, nic nie było widać. To jest też takie spojrzenie na ciemność Egiptu, z którego wyprowadza Bóg. Ciemność Egiptu, ciemność szmutku, ciemność tęsknoty, samotności, bezsilności, grzechu. Dlatego stoimy przed Kościołem w tej ciemności i patrzymy. W to światło, którym będzie On. Dlatego odpalamy Paschał od ognia, poświęconego ognia. Zapalamy Paschał, który jest symbolem Chrystusa zmartwychwstałego, Chrystusa, który nam się udziela. Świeca traci, by świecić, świeca traci, by ogrzewać. I ten Paschał, który stanie u progu Kościoła, to jest wyznanie wiary. Jezu, Ty jesteś. Tym, który może wejść w moją ciemność, który może przynieść światło w moją ciemność. Warto przed tą liturgią, no to jest po to właśnie cały dzień, zobaczyć, gdzie umie najciemniej w sercu, gdzie czuję w sercu jakąś otchłań, bo tam się mam z nim spotkać w czasie liturgii. To, czego dokonał wobec Adama i Ewy tego dnia, chcę dokonać także wobec nas. I to światło zobowiązuje. Nie? To światło, które On mi przyniesie, które przywraca do życia, zobowiązuje i zobowiązuje mnie do tego, żeby podać je, podać je dalej, stąd będzie drugi śpiew światło Chrystusa. Nie? Mam podać jako świadectwo drugiemu, tę świadomość, że On jest moją światłością, że On jest tym, który mnie wydobył z ciemności. To jest bardzo ważne pytanie w czasie Wigilii Paschalnej, gdzie, kiedy przy drugim światło Chrystusa będziesz podawał świecę zapaloną komuś, to zapytaj, czy świecisz Chrystusem na co dzień. Nie? Czy ktoś może odpalić od ciebie nadzieję? Czy ktoś może zarazić się od ciebie radością i pokojem mieszkania Chrystusa w tobie? Za chwilę zabrzmi trzeci raz światło Chrystusa gdy celebrans z Paschałem będzie stał już w prezbiterium i teraz rozświetla się cały Kościół. I to jest piękny znak, skąd przychodzi światło. Światło przychodzi z tego, co jest święte świętym. Przychodzi z prezbiterium, przychodzi z Eucharystii, przychodzi ze Słowa. Ale warto zwrócić uwagę, gdy procesja będzie wchodzić do Kościoła Zwróć uwagę, jak wygląda ta procesja. Nie prowadzi krzyż, prowadzi Paschał, prowadzi Chrystus z martwych stałych, ta świeca jest niczym słup ognia, który przeprowadza przez Pustynię Izrael, przeprowadza do ziemi obiecanej. Naszą ziemią obiecaną jest serce Boga, Bóg nas właśnie wyprowadził z tego, co ciemne i prowadzi nas. Chrystus prowadzi nas. Wyprowadza nas z ciemności, wyprowadza nas ku światłu. Wydobywa właśnie z naszych osobistych Egiptów. I my to wydarzenie za chwileczkę wyśpiewamy. Usłyszymy w tym pięknym świewie egzultet. To jest pochwała świecy. To jest pochwała pszczoły. To jest jeden z najstarszych hymnów. Jeden z najpiękniejszych hymnów. To jest hymn konsekracji świecy. To jest śpiew, w którym Kościół wyśpiewa wdzięczność za tę drogę, którą nas Jezus prowadzi. A kiedy usłyszymy egzultet, kiedy usłyszymy tę radosną nowinę o tym, czego Bóg pragnie dokonać w nas, rozpocznie się liturgia słowa. Ona przedstawia historię świata. Osiem czytań. One pokażą, na ile różnych sposobów człowiek potrafi opuścić Boga, i na ile różnych sposobów Bóg go zaczyna poszukiwać. Bo ta, padają tam słowa szokujące, te związane z niewiernością człowieka i z zawsze wiernym Bogiem. Ja będę Twoim Bogiem, ty będziesz moim ludem. Taka jest tęsknota Boga. To jest treść przysięgi małżeńskiej w Izraelu. Tej nocy dokonują się zaślubiny, przymierze dokonuje się na golgocie. Tam się Bóg do nas zaleca, objawia nam całą swoją miłość, On daje nam całe swoje życie. I kiedy damy się tak prowadzić Słowu, czytanie po czytaniu, psalm po psalmie, w pewnym momencie zaśpiewamy uroczyste Alleluja. Wielu widzi w tym symboliczny moment zmartwychwstania Chrystusa, jeśli w ogóle możemy wskazać taki moment. Będziemy śpiewać alleluja, to znaczy świadectwo tego, że Jego Słowo przeprowadza mnie do nowości. Dlatego w Ewangelii. Zaczynam, za, za, będziemy słuchać czytanie o zmartwychwstaniu, to będzie odpowiedź na to wszystko, co zobaczyliśmy w znakach i usłyszeliśmy w Słowie. Odpowiedź na to, co, co usłyszeliśmy, zabrzmi za chwileczkę w naszych ustach. Bo my za chwilę odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, to znaczy wyznamy wiarę, że w chrzcie Pan Bóg dokonał w naszym życiu tego, czego dokonywał przez te wszystkie wysłuchane przed chwilą czytania. My za chwileczkę odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, będziemy pokropieni wodą święconą przez zmartwychwstałego, tam będzie najpierw zauważcie Paschał zanurzony w wodzie i prośba, żeby Chrystus pobłogosławił tę wodę. Nie. Tak naprawdę to cały Wielki Post zmierza w tym kierunku. Nie tylko Katechumeni przygotowują się do chrztu, żeby zostać włączony w kościół. My przez cały Wielki Post zmierzamy ku wigilii paschalnej, ku temu odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, żeby odnowić w sobie te świadomość bycia dzieckiem, odnowić w sobie świadomość nowego życia w sobie. Nie. Będziemy się topić w wodzie Chrztu Świętego, by zrodzić się na nowo. Stąd baptysteria. Pamiętacie słów Bautizma, czyli chrzest? Baptysteria, miejsce Chrztu, to były kaplice, w których był głównie basen. Prowadziły do niego siedem stopni, jak siedem grzechów głównych, a wyprowadzało z tego basenu osiem stopni błogosławieństw. Człowiek za, za swoimi plecami zostawiał. Te siedem obciążających grzechów, i wychodził po błogosławieństwach ku nowości, ku nowemu życiu. My właśnie w Chrzcie staliśmy się nowym stworzeniem, a dzisiaj odnawiamy się w tym odnowionym przyrzeczeniu, w tym naszym odnowionym zobowiązaniu. Przykra jest to, że coraz więcej chrześcijan. Yy, Traci świadomość tego, czym jest sakrament chrztu, czym jest doświadczenie chrztu w naszym życiu. Wielu traktuje to jak moment oficjalnego zapisania się do kościoła. A tu jest źródło naszego życia z Bogiem, bo to właśnie w chrzcielnicy rodzi się nowy człowiek. To jest fascynujące, że nasz pogrzeb się już odbył właśnie w czasie chrztu. Święty Paweł mówi tak, umarłem dla grzechu, ale żyję dla Boga. To jest najgłębszy sens chrztu. Chrzest jest moją śmiercią i zmartwychwstaniem. Ja w Chrystusie, dlatego to trydum jest dla nas tak ważne. To trydum, które się dokonuje, w którym jesteśmy uczestnikami, głównymi bohaterami. Dawny człowiek umiera, rozpoczyna się nowe życie, życie z Chrystusem. Dlatego Paweł w szóstym rozdziale liści do Rzymian mówi tak, my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest, zanurzający nas w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, byśmy wkroczyli w nowe życie. Umarliście dla starego człowieka, mój święty Paweł. Powstaliście z martwych jako zupełnie nowy człowiek i to jest chrzest. Orygenes, mój pięknie, to jest generalna amnestia. Oczyszczenie całkowicie z grzechu pierworodnego. Staje się nowy człowiek. Ojcowie Kościoła mówią, że nawet moment stworzenia nie jest tak piękny jak moment odkupienia, jest najważniejszy. Przez krzyż i zmartwychwstanie Bóg niejako stwarza świat na nowo. Przez chrzest jesteśmy stworzeni. Zatem nasze życie tak naprawdę wtedy się zaczyna, uświadamiamy sobie, bo tak naprawdę. Myśmy się bardzo przyzwyczaili do tego naszego starego sposobu odmierzenia życia, wyznaczyliśmy jego początek, koniec zupełnie w innych miejscach niż Pan Bóg. Dla nas śmiercią jest moment złożenia do trumny. A przecież w egzultecie usłyszeliśmy oszczęśliwa wino, oszczęśliwa wino Adama, bo Jezus, drugi Adam, przyniósł nam coś więcej niż straciliśmy przez grzech. Pan Bóg nie tylko wyrównał rachunki, dał nam jeszcze więcej. Dał nam życie. I to życie na wzór swojego syna, żebyśmy potrafili żyć pięknie i mądrze. I dał nam nowe życie. Jezus żyje we mnie. Często tego nie zauważam. Święty Paweł mówi tak: Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża, teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Podejrzewam, że te słowa razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Traktujemy trochę jak opis cierpienia człowieka i najchętniej byśmy napisali nad wejściem do szpitala, ale tak naprawdę święty Paweł zawiesiłby te słowa na Chrzcielnicy. Tam razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Tam razem z Chrystusem z zmartwychwstałem i już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Dlatego mam to ten piękny tytuł: Chrześcijanin, chrystianoj, człowiek Chrystusa, człowiek żyjący Chrystusem. I mówi dalej Paweł: Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Za mnie, nie? za mnie, nie, nie za nas. Bóg nas traktuje indywidualnie w czasie Wigilii Paschalnej. On odnawia mnie. W liście do kolos Kolosan Paweł mówi, że chrzest jakby yy, z wleczeniem z siebie starego człowieka, starego ubrania. Nie? Poznaj chrześcijanie jego godność swoją. Bóg daje się tobie poznać. Poznać w języku Biblii oznacza wejść w głęboką, intymną relację, zbliżyć się. Jak Adam i Ewa zbliżyli się do siebie, to jest tam słowo: oni poznali się. Bóg chce nas poznać, to znaczy chce się do nas zbliżyć, chce zbudować bardzo intymną relację, bardzo intymną więź. I to jest moment Chrztu. Co się jeszcze dokonuje w momencie chrztu? O tym mówi w drugim liście do Koryntian święty Paweł. On mówi tam o trzech niezmiernie pięknych darach. Bóg nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha Świętego. Bóg nas namaścił. W Starym Testamencie namaszczano jedynie królów i kapłanów. Nie. I to miało wskazywać na takie szczególne umocnienie, wybranie przez Boga. Nie bez powodu w czasie Chrztu namaszczę się nasze czoło olejem. Namaszczony staje się osobą świętą. Jestem namaszczony przez Boga. Nie. Jestem naznaczony przez Boga. Paweł mówi tam jeszcze więcej: Bóg wycisnął tym znakiem na naszym, czele, na naszym czole pieczęć. W Starym Testamencie pieczęć chroniła. Ona ukazywała właściciela. Jestem własnością Boga. On na moim czole kładzie pieczęć, w znaku pieczęci Boga. On mówi: To jest mój człowiek, on jest mi cenny, on jest mój. Nie? Biorę za niego odpowiedzialność. To jest moja wartość. I mówi święty Paweł, że w chrzcie otrzymaliśmy też zadatek ducha. Co to jest zadatek? Zadatek to jest zapewnienie, że w przyszłości otrzymamy więcej. Gdy ktoś wpłaca zadatek, to po to byśmy mieli pewność, że da całą resztę. Myśmy otrzymali w Chrzcie zadatek Ducha Świętego, tym samym dostaliśmy zapewnienie, że otrzymamy pełnię darów, pod warunkiem oczywiście, że nie pozbędziemy się zadatku, że będziemy go pielęgnować, że go nie stracimy. Po cóż nam ten zadatek Ducha? Święty Paweł mówi prosto, byśmy mogli wołać, aby ba. Jak wiele się kryje za tym małym słówkiem abba, tatko, tatusiu. W Starym Testamencie mówiono czasem o Bogu Ojciec, ale przez cały Stary Testament nikt nie odważył się powiedzieć o Bogu Abba. Nie? Nikt nie powiedział abba, tatusiu, tatko. To zwrot, którego używały dzieci. Izraelskie mówiące do swoich tatusiów, gdy na przykład wracali z pracy. To zwrot, którego używał Jezus w czasie modlitwy. I moment Chrztu, to jest taki moment, który mówi: O teraz Ty też możesz tak mówić do Boga, bo takie jest Jego pragnienie: byś myślał o nim, mój tatko. Kochanie, ten jeszcze nie koniec. Paweł mówi tak: Jeśli jesteśmy dziećmi, i dziedzicami. To jest normalne. Jak jesteś dzieckiem, to znaczy, że dziedzicisz. Dziedziczysz po ojcu, w każdym prawie, w każdym państwie. Dziecko dziedziczy po ojcu. Dziedziczy majątek ojca. W prawie żydowskim pierworodnie jest pierwszym dziedzicem, a resztę dzieli się pomiędzy pozostałych potomków. Więc Jezus jest pierworodnym. My jesteśmy kolejnym potomstwem Boga, a więc braćmy Jezusa. Dlatego śmiało możemy mówić, że jesteśmy dziedzicami i dziedziczymy tak naprawdę niebagatelną wartość. Dziedziczymy niebo, które jest nam otwarte. I to właśnie dokonało się w czasie Chrztu. W tym bardzo prostym obrzędzie, w tym bardzo prostym mądrzecie, które mieści w sobie i golgotę, i pusty grób, i zmartwychwstanie. Nie? W chrzcie dokonuje się cała Pascha. W chrzcie Pascha Jezusa staje się naszą Paschą. Dlatego tak ważne jest to odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Niejako wykąpanie się na nowo w chrzcielnicy. Nie? Doświadczenie tego stawania się nowym człowiekiem. Nie? Odnowienia w sobie tego nowego człowieka, żeby później Pójść w procesie rezurekcyjnej i ogłosić do światu, ale zanim pójdziemy, zostaniemy nakarmieni. Wigilia paschalna zmierza ku liturgii Eucharystii. Przyjmiemy z martwych wstałego. Nie? Przyjmiemy z martwych wstałego i mocą tego pokarmu mamy wyjść i zaraz ogłosić całemu światu. Radosny Alleluja! Podzielić się tym doświadczeniem wyprowadzenia z naszego Egiptu ku życiu, tego nowego stworzenia, którym jesteśmy i tego doświadczenia Boga, który stał się nam ojcem. To jest treść całego naszego Alleluja, która niech rozbrzmiewa w całym sercu i w całym życiu. Niech pachnie we wszystkich momentach, niech będzie taką rzeczywiście najpiękniejszą wonią naszego ducha. Chrystus żyje, my żyjemy w nim i tak naprawdę to życie nie ma już kresu. Smak Karmelu. Podcast Karmelitański.